Tak, bardzo się cieszymy, bo sytuacja była niełatwa. Kilka dni temu graliśmy ciężki mecz z drużyną z Włoch, skończony po 5 setach i to porażką, prowadząc 2-0, więc takie przełamanie mentalne przede wszystkim w tym meczu, grając z podobnie grającą drużyną. Też myślę, że poziom dzisiejszego spotkania był bardzo wysoki, zarówno z naszej strony, jak i z nich, więc cieszy to, że grając tutaj przed naszą wspaniałą publicznością zdobywamy 3 punkty. Tak, bo czujemy już od kilku meczów tak naprawdę. Mówimy o tym, że ta nasza gra jest coraz lepsza, mimo tego, że te porażki się zdarzają, jak ostatnio w Gdańsku czy ta z Trentino, ale jeśli patrząc na nasz obraz gry, to czujemy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i ta najważniejsza faza sezonu się zbliża już wielkimi krokami, więc musimy być na nią gotowi i taki mecz z liderem wygrany, myślę, że powoduje taki napływ optymizmu przed tym, co będzie w przyszłości. Tak, bardzo możemy żałować, że w taki sposób potoczył się pierwszy set, który mieliśmy bardzo pod kontrolą. Zaczęliśmy ten mecz dobrze i później stopniowo podawaliśmy rękę akcjami, które nie wykorzystywaliśmy na swoją korzyść. Kędzierzynianie bardzo mądrze wrócili do gry, w pewnym momencie nas doszli i od tego pierwszego przegranego seta nasze morale troszkę spadły. I Kędzierzynianie zasłużenie ostatecznie wygrali. Siatkówka nieraz widziała historię, że w wielu setach, gdzie wydawało się, że teoretycznie jedna z drużyn już prowadzi, dowiezie zwycięstwo, jednak przegrywała. Oczywiście każdy z zespołów marzy, żeby mając tą przewagę dowieźć ją do końca seta. Nam się to nie udało, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał poglądowy na kolejne spotkania, na kolejne treningi. Mam nadzieję, że wykorzystamy to w dobry sposób. Na pewno było to bardzo ciekawe widowisko i może już poza tym ostatnim setem, gdzie Kędzierzynianie przynajmniej w końcówce kontrolowali wynik tego seta, to mogło się to podobać. Dokładnie, bardzo się cieszymy z 3 punktów. Są to bardzo ważne 3 punkty dla nas w tabeli. Po przegranej w Gdańsku i przegranej w Lidze Mistrzów podnieśliśmy się, pokazaliśmy charakter i bardzo się cieszę, że ta drużyna robi ciągłe postępy, bo to jest, myślę, najważniejsze. Te najważniejsze mecze dopiero przyjdą i mam nadzieję, że nasza forma będzie tylko zwyżkowała, będziemy zdrowi, będziemy mogli pracować nad swoimi słabościami, tak aby pokonać kolejnych przeciwników i dojść do celów, które sobie założyliśmy przed sezonem. Dokładnie, pierwszy set myślę, że był kluczowy, wygrany w końcówce, ale przede wszystkim odrobione straty, co pokazuje naszą wiarę we własne umiejętności, pewność siebie i rzeczywiście bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że też godna uwagi jest nasza walka w secie numer 3, który też bardzo, bardzo słabo się zaczął, dużo słabiej niż pierwszy, ale mimo to próbowaliśmy do końca grać i walczyć. Myślę, że to pozwoliło nam wejść w 4. seta właśnie skoncentrowanymi, już w dobrym rytmie i walcząc o każdą piłkę. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że utrzymamy ten trend, będziemy dalej zwyżkować, nasza forma będzie zwyżkować i wtedy będziemy groźni dla każdego.